Witam się, moi drodzy, u mnie w kuchni i dzisiaj przychodzę z takim, można powiedzieć, średnim holem zakupowym. Troszkę rzeczy się nazbierało, więc myślę, coś Wam nagram, a dawno już zakupów nie nagrywałam. I co mamy tutaj w pierwszym tym? No, z różnych sklepów są to zakupy, z Lidla, ze Stokrotki, także taka mięszanina. W pierwszej kolejności mamy, wziąłem taki woreczek ziemniaków, bo jeszcze na razie ziemniaków na, tak wiecie, worek dwa sobie zawsze kupuję i mamy. Także akurat byliśmy w Zamościu, więc w Lidlu wziąłem sobie takie ziemniaki. Taki woreczek ziemniaków, także będzie na coś fajnego, na jakiś obiad, czy na jakieś pierożki, zobaczymy. Może jakieś pierożki zrobię w najbliższych dniach, bo też mam i ser biały zakupiony. To sobie odstawimy, nam nie przeszkadzało. Ja bardzo lubię mandarynki, więc oczywiście mandarynek, wiadomo, nie może zabraknąć. Będę się przesuwać do przodu i pokazywać Wam, co się znajduje w zakupach. Dwie śmietany. Śmietana idzie, kiedy mówię, jak woda, bo teraz bardzo dużo jemy tych pomidorków ze śmietaną, także idzie. Jakieś tam resztki jeszcze ogórków, także śmietany idzie dosyć sporo, a że w Stokrotce akurat nie ma dużej śmietany, to dwie małe śmietany, 18. No dobra, lecimy dalej. Wzięłam sobie koncentrat pomidorowy dla wzmocnienia po prostu koloru, jak coś robię z koncentratem pomidorowym, żeby zawsze był. Ja mam bardzo dużo tych swoich pomidorów, przecierów, więc też używam, ale łyżka, dwie koncentratu, tak wiecie, dla wzmocnienia tego kolorku. Dwa razy ser taki Gouda, bo planuję robienie zapiekanek i w tym celu też mam bułki kupione do zapiekanek. Dzisiaj będą wlatywały zapiekanki. Oczywiście zapiekanki już od dawna są na moim kanale, jeżeli ktoś nie widział, to zachęcam. Zobaczymy. On jest próżniowo pakowany, także jak nie wykorzystam dwóch sztuk, to wiadomo, że też na kanapki lub do czegoś innego się przyda. Dwa razy taki serek. Wzięłam też twaróg. Pewnie do pierogów, albo nawet my lubimy z cebulką i z tym. Z cebulką ze śmietaną, albo nawet do makaronu. Twaróg półtłusty, 340 gram, taka większa kostka, i taki twaróg też 440 gram, też większa taka kostka twarogu. Tutaj jedna sztuka margaryny do pieczenia, żeby była, bo jak mnie najdzie na upieczenie czegoś, to wiadomo, żebym miała. Mamy pieczarki, dwa opakowania pieczarek, jedno dzisiaj na pewno wykorzystam do tych, widać, jedno wykorzystam dzisiaj do zapiekanek, a drugie zobaczymy, może jakaś pizza czy jakiś sosik wleci, także na pewno się nie zmarnuje i będzie wykorzystane. Także dwa razy pieczarki, dwa opakowania. Skończyła się sól, więc również wleciała dzisiaj sól w zakupach. Teraz może trochę przypraw. Wiecie, że ja bardzo lubię kminek, a planuję jakieś jeszcze przetwory. Też czy mam słoiki z pomidorów, kminek cały. Wzięłam dwa razy. Pieprz kolorowy do przetworów, listki laurowe raz, bo już mi się kończą, i wzięłam dwa barszczyki białe, bo mam jeszcze szczaw, to któregoś dnia pewnie zrobię ten sobie
kawiowy barszczyk i dodaję do wzmocnienia smaku taki właśnie torebki barszczyku. Takie tutaj przyprawy. Moi drodzy, czekajcie, żeby wam to nie przeszkadzało. I mamy tak, oczywiście ketchup pikantny, nie, łagodny tym razem, widzicie. Wybrali moi, także łagodny ketchup. A pikantnego też jakaś końcówka jest w lodówce. Sos soskowy do właśnie do zapiekanek, do pizzy się przydaje. Wzięłam jedną musztardę francuską, to myślę, że ją wykorzystam do przetworów z pomidorków. Tutaj mamy kawałek kiełbaski. To dzisiaj będzie na zapiekanki. Takie właśnie zapiekankowe, jak ja to mówię, bułki. Mam takich bułek 6 sztuk, tutaj 3 i kolejne 3, wiadomo, z takich bułek, z jednej bułki wyjdzie 2 zapiekanki. Poleciały wieczka jeszcze, bo już kryzys słoikowy mam. I wleciały jeszcze takie słoiczki. 6 takich półlitrowych słoiczków, jeszcze 4 mi się litrowe zostało, jakieś niedobitki, także będzie z czego korzystać. Także takie, widzicie. Nieduże, nie małe zakupy. Oczywiście, jak się film podobał, to zostawiajcie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, będzie mi bardzo miło, a ja się w tym momencie żegnam, pa, pa!